Dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie u mnie na kanale i zapraszam na kolejną poletkę swatchowanie Make Up Revolution London. Tym razem zabierzemy się za paletkę numer 2. Wczoraj otwieraliśmy paletkę Carnaval i właśnie dzisiaj mam z nią zrobiony makijaż. Fajna pigmentacja, fajnie się z paletką współpracowało. Czasem na te jaśniejsze, na przykład na ten żółty w kąciku musiałam nałożyć kolor na przykład dwa razy, ale dam Wam porównanie z paletką Urban Decay, która była 5 razy droższa. Ten żółty nawet po 10 razach jest nadal bardzo blady, a ten po 2-3 już naprawdę był widoczny. Także naprawdę warte 10 funtów. Oczywiście zobaczymy, jak ten makijaż będzie się utrzymywał. I w filmiku jutrzejszym, kiedy będziemy robić sobie kolejną paletkę, dam Wam na pewno znać. Także bez zbędnego gadania przechodzimy sobie do tej paletki. Przypomnę dla tych, którzy nie widzieli wczorajszego filmiku, te paletki są za 10 funtów, czyli 45 zł. Nie wiem, jak one stoją w Polsce, pewnie w podobnych cenach, bo chyba Make Up Revolution ma 1:1, jeżeli chodzi o ceny. I teraz promocja jest w naszym angielskim Superdragu, że kup 3 w cenie 2, także za 3 paletki zapłaciłam 20 funtów. Bardzo fajne opakowanie. Jest teraz mega wielki wybór w Make Up Revolution. Ja byłam w szoku, bo długo już nie odwiedzałam tej firmy, że tak powiem, omijałam to stanowisko. Przez wzgląd na te najtańsze paletki, wiecie, to są za 4-5 funtów, bo one są takie średnie, są ok, ale średnie. Właśnie w czwartek czekałam na mojego partnera i właśnie weszłam do sklepu i jak zobaczyłam, jaki mają teraz wybór, to wow, zobaczcie w środeczku, przepiękna jest. I kolorystycznie w środku są to kolory czerwieni, brązu, to są takie kolory, które bardzo, bardzo mi pasują. Starałam się wziąć 3 paletki, żeby nie każda była... Ktoś mi przerwał, mam nadzieję, że się nic nie przerwało. Z kolorami właśnie takimi typowymi wiosennymi, że tak powiem. No przepiękne są, przepiękne. Ten w ogóle czerwony, który tutaj mamy, to chyba jest ten sam czerwony, który mam w poprzedniej paletce. Wcale bym się nie zdziwiła. Ale akurat mi nie przeszkadza, bo to był mój ulubiony kolor w poprzedniej paletce. Także co, nie będziemy sobie przedłużać, robimy sobie szybko swatche. Oczywiście zaczynamy od góry, ja Wam zaraz pokażę. Będziemy sobie jechać po kolei, zaczynając od tego cienia. Zobaczcie. I jedziemy z tym koksem, ale ładny ten różowy. Śliczny. Pierwsze 4 kolory są takie. Ten biały w sumie nie wiem, po co on jest. Czy to jest właśnie tylko w kąciku, czy jak. Rozmażmy sobie, wygląda tak. Brązowy, złoty, bardzo ładny, bardzo fajny, żywy kolor. No i ten jest brąz jak brąz. No i patrz, a przyniosłam chusteczki. Ogólnie dużo tych kolorów jest bardzo podobnych, dlatego ja cały czas się waham, czy wrócić i kupić jeszcze kolejne 3 paletki, skoro są tak niektóre kolory podobne w sumie do siebie, czy tam paletki, ale mnie kusi. Także zobaczymy, będę dzisiaj w centrum. Wytrę się oczywiście o spodnie, no bo przecież to jestem ja. Brązowy. Ten właśnie kolor, tak Wam pokażę, ten, o którym Wam mówiłam. Wow, zobaczcie, przepiękny, taki czerwony, taki wiecie, rudy kolor, taki rudy, coś tam. Kojarzę tą piosenkę z Wesel Polskich. Ha, no, ale byłam na weselu raz, ale dobra, ominijmy ten fakt. Dobra, jedziemy dalej, bo ja nie lubię się, że tak powiem, rozczulać. Wszyscy są tutaj po to, żeby zobaczyć swatche. Powiem Wam, to jest ładny. Bardzo jasny, pomarańcz fajny, ten jest przepiękny, ten. Zobaczcie, ten pomarańcz. Powiem Wam, że póki co ta paletka nie robi na mnie wrażenia wow, jak ta pierwsza, którą widzieliście wczoraj. Może też chodzi o to, że ja właśnie lubię bardziej żywe kolory, ale właśnie ten to są moje ulubione, ten tutaj. I ten tutaj. Fajne może być połączenie takiego ombre makijażu. Smoky Eye właśnie w wersji czerwonej. Tutaj mamy złoty, brązowy. Ja myślę, o ten złoty widzicie, to takie jasne trochę jest. Tutaj. No takie, powiem Wam, to jest Fierce Wild Animal Palette. Taka jest średnia, powiem Wam. Powiem Wam, że... Brązowy, złoty jest bardzo ładny, o przepiękny.
Zobaczcie, te są bardzo fajne w moim stylu. Gdzie ja wam to dam? Gdzie ja wam to zesłuczuję? Może tu? Będziecie widzieć? Nie, nie będzie widać, jak zrobię. O, widać. Te są bardzo fajne. No te powiem wam, wow. Te są bardzo, bardzo fajne, szczególnie ten tutaj czerwony, ten złoty. One są bardzo wyraziste, bardzo fajnie jak się rozmażą. Także te akurat są spoko i zostały nam jeszcze dwa, to już tutaj sobie rozwalę je na drugie ręce. Ten jest bardzo jaśniutki. No i ten. Ogólnie kolory są ładne, ale w porównaniu z tym, o i znowu ciężko się zmywa, powiem wam tak, oczywiście nie żałuję, bo ja lubię mieć różne kolory i na pewno wykorzystam sobie tę kolorystykę z tej paletki, ale moim zdaniem w tej paletce jednak jest dużo słabszych cieni, że tak powiem, z których widzę, że po prostu, żeby nałożyć widoczny kolor, trzeba będzie nakładać parę razy. Nie mówię, że to jest złe, ale jeżeli miałabym na przykład dzisiaj, powiedzmy, gdybym miała 10 funtów tylko, nie ma promocji, muszę wybrać jedną paletkę, albo tą pierwszą, albo tą drugą, wybrałabym tą pierwszą, ale to też trzeba brać pod uwagę, że przy tej pierwszej paletce jednak makijaże są bardziej odważne, także dla osoby, która jest bardziej spokojna, która boi się takich kolorów, to bym polecała tą. Ogólnie też fajny prezent na święta. Ja osobiście bardzo bym się ucieszyła dostając taką paletkę, także jak najbardziej wam polecam i po raz kolejny chcę podkreślić, że Makeup Revolution nie testuje na zwierzętach oraz nie opłaca firm, z którymi współpracuje, aby produkt powstał. Żadna z tych firm, z którymi Revolution współpracuje, nie testuje na zwierzętach, także jest 100% currently free. Także kolejny plus, no i kosztuje tylko 10 funtów. Także ogólnie jest ok, ale nie ma efektu wow, jaki był efekt wczoraj. No i co, żegnam się już z wami. Dziękuję za każdą łapkę w górę, każdą łapkę w dół, każdy komentarz. I już dzisiaj zapraszam was na odcinek jutrzejszy, gdzie przetestujemy sobie paletkę numer 3. Także do zobaczenia, kochani, miłego wieczoru dzisiaj w piątek oraz super soboty. Do jutra, pa!